Widzę, że są przedstawiciele rodziców. Serdecznie witam. Myślę, że to jest taka sympatyczna chwila, kiedy młody człowiek zostaje laureatem, czy zdobywa takie zaszczytne miejsce w konkursie. Chciałbym powitać również przedstawicieli mediów świnoujskich. Jest nam bardzo miło, że Państwo zaszczyciliście nas swoją obecnością. No i cóż, na końcu serdecznie witam wszystkich laureatów naszego konkursu. Akurat ten obszar nauki, który zajmuje matematyka, jest nazywany, że matematyka jest nazywana królową nauka. I myślę, że to motto Arystotelesa też wiele mówi, jak tam matematyka w życiu człowieka jest ważna i do jakich obszarów dociera. Mówi się, że jest to nauka ścisła, ale wydaje mi się, że jest wiele innych obszarów z akcentem humanistycznym, które obszary bez tej matematyki by sobie nie poradziły. Zbieramy się co roku i młodzież świnoujskich szkół próbuje się bawić, a przy okazji też rywalizować ze sobą właśnie na niwie matematycznej. Muszę jeszcze przypomnieć, dzięki komu ten nasz konkurs tej 10. edycji się odbył. Może na początek przypomnę honorowych patronów naszego konkursu. I tak, prezydent miasta Świnoujście, pan Janusz Murkiewicz, zachodniopomorski kurator oświaty, pani Magdalena Zaremska-Kulesza i rektor zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, pan profesor Włodzimierz Kiernożycki. Joela Cackowskiego. Dla ciebie dyplom. Gratuluję i zaraz dostaniesz oczywiście nagrodę. Muszę powiedzieć. Nagroda jest ufundowana wspólnie przez. Pokażę wszystko, tak? Może pana przewodniczącego poprosimy tutaj o poświęcenie, tak, wręczenie, gratulacji. Bardzo prosimy, panie przewodniczący. Pan macie od zarządu pod Świnoujście oraz coś takiego, też chyba fajny gadżet, nie? Unity Live. Także to każdy dostanie, to pierwsza nagroda. Także proszę o wręczenie. Serdecznie gratuluję. I myślę, że ten pędzel będzie się wszystko bardzo przydać. Teraz mamy drugie miejsce. Adama Cichowskiego. To jest drugie miejsce. Proszę bardzo. Gratulacje. Teraz tak przedstawię może tą właśnie drugą i trzecią. One są takie same. Także jeden z panów. Chodźcie tutaj na środek. Chodźcie. Ważni ludzie są na środku. I media lepiej pokazują i o. I możecie. Może damy. Proszę bardzo, ta Maćka. I pokaż może, co tam jest. To też jest suma nagroda i zarząd portu. No, myślę, że to wam się przyda. A, każdy. No i ten. Gratuluję. Pierwsze miejsce zdobyła szkoła numer 6. Nie, szkoła numer, przepraszam. Szkoła numer 1.
jest. O. Oraz już. Tak, to. No, pierwsze miejsce. Trzecie, Zuzanna Kierpiec, która jest nieobecna, tak? No może panią poproszę. No ja, nie podoba. Numer dwa. To zdobyli też pierwsze miejsce. Jako najlepsza szkoła w tym poziomie, czyli... Błażej. Nie, nie udało się. To jest tutaj, tu. No właśnie. To się nie może. Tak, proszę bardzo. I teraz rozdajemy jeszcze wkrótce dla pani. I od razu jako najlepsza szkoła. I stąd właśnie teraz też. Także gratulacje panowie. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Tak, jest. Swoją piosenkę. Matematycznie. Matematycznie, ja będą znów. Chodzę do szkoły.